galerie handlowe, w odróżnieniu do hipermarketów czy dyskontów, mogą pozostać otwarte ze względu na prowadzoną tam przez ich najemców działalność, taką jak restauracje, kina czy rozrywka i część usług. Pewne jest, że będą otwarte obiekty stricte usługowe, kulturalne i również gastronomiczne, zdecydowanej przynajmniej większości w pierwszym okresie funkcjonowania ustawy i tych zakazanych niedziel, czyli kina będą otwarte, restauracje w dużej części, czy te w pobliżu, na przykład kin, gdzie jest ułatwiony dostęp i wiadomo, że klienci mogą łatwo dojść, też będą otwarte. Mamy też szereg innych placówek czy usługowych, na przykład siłownie, do których klienci zapewne chcieliby przyjść również w niedzielę i zrobić ten swój zaplanowany trening. To wszystko tak naprawdę jest analizowane indywidualnie, w zależności od każdego centrum, bo jakby jest szereg czynników, które wpływają na lokalizację, na koszty, na to, jak wreszcie zareagują klienci i ilu z nich będzie chciało z tych obiektów skorzystać.